Nowy rok przyniósł na suwalskiej porodówce zmianę, z której ucieszą się wszystkie rodzące w Suwałkach młode mamy. O 10 zł wzrosła tutaj dzienna stawka żywieniowa, dzięki czemu menu serwowane karmiącym kobietom zostało dostosowane do ich potrzeb. W szpitalu już jestem od 29 grudnia. Powiem Państwu, że jest duża gama w sensie tych produktów, które nam wprowadzono. Są owoce, są sałatki dodatkowo dawane, także jest... Jest okej, moim zdaniem. Pani Malwina dobrze ocenia szpitalne wyżywienie, które aktualnie składa się z 5 posiłków. Na śniadanie mamy właśnie, że tam jakieś kanapeczki, coś w tym stylu. Potem jest właśnie taki dodatkowy jakby, dodatkowa porcja jeszcze jest. Potem jest obiad, po obiedzie dostajemy właśnie taką sałatkę jeszcze i warzywa, owoce. No i czuję pani... I kolacja. Zdaniem pani Malwiny jest... Bardziej kolorowo, więc jest to bardziej zachęcające. Nowa dieta stosowana jest również na oddziale patologii ciąży, bo sposób żywienia jest bardzo istotny również dla ciężarnych kobiet i oczekiwanych przez nie dzieci. Biją dzisiaj wszyscy na alarm, że się źle odżywiamy, że to jest nieprawidłowe, że społeczeństwo jest otyłe, a matka szczególnie, bo ona karmi dziecko i to, co dostaje, to przekazuje dziecku. Czyli jeśli ma zbilansowany odpowiednio program żywieniowy, to dziecko dostaje to, co należy. Matka w produkcji pokarmu, którym dziecko jest karmione, dostaje to, co należy i dziecko dostaje również to, co należy. Jest to bardzo ważne. Od tego zaczynamy. Błędy żywieniowe na początku będą skutkowały przez wiele, wiele lat. Stąd też mamy otyłość, bo od początku jesteśmy źle karmieni. I choć świat idzie z postępem, to świadomość młodych mam nie jest na wystarczającym poziomie. Źle się odżywiają, nie dbają należycie o stan swojego zdrowia. Ogólnie, jeśli mówimy o zdrowiu młodych matek, o tym, jakie są zachowania w ciąży, co jest ważne, naprawdę jeszcze ciągle widzę ogromne braki w wiedzy naszego społeczeństwa i tu gdzieś jest furtka, żebyśmy te pacjentki edukowali, ale też materiałów jest dużo. Pacjentki korzystają z internetu nie tam, gdzie trzeba. To, co dostajemy, warunkuje prawidłowy rozwój, chociażby banalny kwas foliowy, tak, który powinien być suplementowany 3 miesiące przed zajściem w ciążę. Też są braki w naszym społeczeństwie, nie wszyscy o tym wiedzą. Oczywiście kwas foliowy nie tylko jest podawany z zewnątrz w postaci tabletki, ale kwas foliowy ma wiele produktów, więc zaczynamy od tego, że jeśli matka jest wyedukowana, to wie, co ma jeść. Co ma jeść, żeby dostać kwas foliowy, co ma jeść, żeby dostać cholinę. To podstawowe rzeczy. No i oczywiście podstawowe, zbilansowane pożywienie, białko, tłuszcze, węglowodany, w jakich proporcjach i jak to powinno być zaspokajane. O ile samodzielne ułożenie programu żywieniowego jest trudne i wymaga konsultacji z dietetykiem, o tyle podstawowa wiedza o zdrowiu kobiety czasem, jak przyznaje dr Sochańska, może przyprawić o ból głowy nie tylko lekarza. To bardzo prozaiczna rzecz. Ja pytam pacjentki, które ukończyły liceum, które ukończyły szkołę średnią, czy mają wykonaną cytologię. Odbiegamy tu trochę od położnictwa, ale jak pan mnie o to pyta, to ja o tym wspomnę i pacjentki nie wiedzą, co to jest cytologia.